Cześć! Cześć! Boże, witajcie! Zobaczcie, jesteśmy całą ekipą. Super! I dzisiaj mamy nasz pamiętnik biblijny, wszystkie wspaniałe kredki kolorowe, oczywiście, i Pismo Święte, czyli nasze podstawowe tutaj materiały, żeby przygotować wspaniały rysunek do fragmentu. I na wakacje mamy, co mamy? Dzieje apostolskie! To jest dopiero historia pełna przygód. Jaką dzisiaj mamy przygodę? No właśnie, jaka przygoda? Co to jest za fragment? Dzisiaj mamy zesłanie Ducha Świętego. Wow. Ale fajnie. Niezwykłe spotkanie. Lubimy Ducha Świętego, nie? Ja wam pokażę, jak wygląda ten rysunek, co my dzisiaj narysujemy i za chwilę przeczytamy tą całą historię. Zobaczcie, co to się wydarzyło w ogóle? Co wy tutaj widzicie? Tutaj jest jakiś przeciąg, chyba mi się wydaje, że jest. Mi się bardzo podoba ten rysunek. Tuż po fragmencie... Chyba sobie o nim chwilę pogadamy, bo jest bardzo fajny. Otwierał wszystkie okna. Właśnie, co to się stało? Przeczytaj. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami tak, jak im Duch pozwalał mówić. Niesamowite wydarzenie. No właśnie, tutaj jest ten fragment zilustrowany, czyli jest Duch Święty. Ja go tutaj też tak narysowałam, bo często go rysujemy jako taką gołębicę, prawda? Tak. Więc tutaj... Mi się najbardziej na tym rysunku podoba ten przeciąg właśnie, bo Pismo Święte mówi, że wpadł i był wielki, wielki szum, więc to nie było takie sz, tylko był wielki, wielki szum. Duch Święty jak przychodzi, to konkretnie. No to co? To ja zaczynam rysować właśnie tutaj, jak my to możemy zrobić. Może zaczniemy właśnie od tego okna prostego. Tak. I z taką firanką, gdzie... To jest proste, ciekawe. Gdzie właśnie ona tutaj tak wieje. To jest taka prosta firanka z takimi falami. Można tutaj, o, jakieś takie, tutaj już jest i tu jakby tak, jakby taki wiatr. Ale fajne. Nie? Wspaniałe. Tutaj jest ten nasz wiatr. Tutaj możemy narysować właśnie tego Ducha Świętego jako takiego gołąbka. Taki, o. Go tak bardzo prosto narysuję, żeby też gdzieś... O. Taki. I teraz rysujemy tutaj... ja tutaj na środku narysowałam Maryję, która właśnie się modli. Czyli będziemy rysowali teraz, że wszyscy razem byli zgromadzeni na tym samym miejscu. Maryja, apostołowie. Fajnie, Malwinko, że zrobiłaś każdą szatę w innym kolorze. To tak jakby symbolizuje różne dary Ducha Świętego. Bardzo mi się podoba ten pomysł. Becio, a ty jaki lubisz najbardziej dar Ducha Świętego? Umiejętności, zdecydowanie, bo ja mam dużo umiejętności. Gotować umiem, śpiewać umiem i Duch Święty mi dokłada cały czas przy tych umiejętności. Bardzo lubię ten dar. No to dzieciaki, to jest wspaniały dar. Można prosić Ducha Świętego o pomoc i on sprawia, że my coraz bardziej umiemy. To jest piękne. Tak. A ty, Malwinko? Ja chyba taki dar pomysłowości, bo mi się wydaje, że ten Duch Święty jest taki pomysłowy i on mi się dzieli ze mną tymi pomysłami. I ja właśnie je często robię w Przepięknym Królestwie, te różne pomysły, więc to chyba bardzo lubię z nim tak działać twórczo. Jeśli ktoś z was lubi najbardziej w naszym Przepięknym Królestwie komnatę plastyczną, a wiem, że jest dużo takich dzieci, no to popatrzcie, możecie brać przykład z cioci Malwy i prosić o dar takiej kreatywności, pomysłowości. To wszystko w Duchu Świętym jest ukryte. Kolejnego apostoła rysuję. Fajne loki ma. Ingunia, a twój ulubiony dar? Ja dzisiaj wybieram dar radości. Wydaje mi się, że taka pogodna twarz, uśmiechnięta i serce pogodne, to jest prawdziwy skarb, więc ciągle proszę Ducha Świętego o radość. O, zobacz, Malwinka nawet namalowała radość na twarzach apostołów. I pięknie w ogóle narysowała, tu ten ma brodę, ten ma wąsy, ten ma takie włosy, ten ma takie. Naprawdę ciocia to ma pomysły. I jeszcze poproszę, żebyś tego z grzywką namalowała. Czy tego łysego też jest fajny. Namalowała. Dobra. Ten z grzywką jest super.
Na naszym rysunku widzimy, że apostołowie byli bardzo, bardzo różni. To tak można symbolicznie spojrzeć, nie? Tak jak my jesteśmy tutaj różni. Nawet pod kątem fizycznym. Ciocia Becia ma piękne, ciemne włosy. Ciocia Malba ma piękne, takie ogniste włosy. A ja mam takie jakby jaśniejsze. Każdy jest inny. I to jest piękne. Mhm. Narysowałam tego z grzywką, co jest, chciałaś tak, właśnie. Tak, ja tego z grzywką chciałam najbardziej. Jest tutaj właśnie. On tam z tyłu jest gdzieś i tak właśnie. O, gdzieś tam od... Już mi się tutaj wszystkie nie zmieszczą tutaj właśnie te postacie, które jakoś tak mniej miejsca mam tutaj. Ale, no, ale namalowałaś... Tak, może jeszcze trochę tu, większe wyszły. Większe teraz. Właśnie, tak. Tam się jakby, ale to oczywiście, jeżeli macie więcej miejsca, to możecie narysować tyle, ile wam się zmieści tam właśnie tych apostołów. O, możemy ty, Malwinko, rysuj, a my z ciocią Becią sobie ponazywamy ich. Ja tego nazywam Piotrem, bo on tak wygląda, jakby przez tą brodę był taki trochę starszy. A ty, któregoś sobie wybierz? Ja to myślę, że ten... To jest Jan, mój ulubiony kolega. Najmłodszy. No to teraz ja tego z grzywką to bym może określiła Jakub. Jakub. A ten to jest Andrzej, moim zdaniem. Ja tutaj jeszcze, a tutaj jeszcze narysuję też, bo kobiety też tam były i na pewno się modliły, to Maria prawda? Magdalena może. Tu właśnie. Czyli ona była taka wierna. Tutaj właśnie narysuję też. Dzieciaki, my was też zachęcamy, żebyście w czasie wakacji modliły się do Ducha Świętego. Nie zapominamy o nim, o przyjaciołach się nie zapomina, więc o nim nie zapominamy. Wzywamy go nad jeziorem, w górach, nad morzem, na działce, w domu i wszędzie. O, zwłaszcza jak się nudzi, jak będzie nudzi mi się, to trzeba Ducha Świętego i co tam, wymyśl jakąś zabawę fajną właśnie, na pewno, właśnie. Bo Duch Święty to się umie bawić z dziećmi, właśnie, jak mało kto. Duch Święty to ma przecież tyle pomysłów, że to w ogóle nie można się z nim nudzić, to jest dopiero. Przecież my nawet mamy w piosence o tym, w piosence zatytułowanej Przyjaciel. Czasami mocno się nudzę, obijam kąty, ale to nie jest źle, gdy Boży Duch mnie wypełnia. Dotyka głowę, dobre pomysły śle. Ale super, właśnie dzieciaki, śpiewajmy sobie piosenki do Ducha Świętego, bo on jest naszym naprawdę wspaniałym przyjacielem. To jest moja ulubiona piosenka z płyty dziecięcej, z kolorów. Tak? Bardzo. Ja też ją bardzo lubię. Często nawet ty, jak słucham, to płaczę, bo mnie tak wzrusza ta piosenka, sobie myślę. Zobaczcie, tak, mamy wszyscy pięknie. Zostali napełnieni Duchem Świętym. To jest wspaniała w ogóle wiadomość, że wszyscy, to że bez wyjątków, tak. Nie ma kogoś takiego, kto by nie dostał tego Ducha Świętego, jak nie chce właśnie, tylko jak chce, to Duch Święty przychodzi. Można go wołać i on jest. Malujemy Jana teraz, kolorujemy. Tak, tak, tak. Dzieciaki, wy też możecie sobie określić imiona, a dzięki temu też troszkę spróbować przypomnieć sobie. Możesz sobie pomalować też, jak może chcesz. Tylko ja tego pokoloruję, bo ja to... Ja chcę Piotra, ale jaki kolor Piotrowi dać? Może niebieski. Może nie, Matka Boża jest niebieska, Boże, masz rację. Robię niebieską. To ja Piotra zrobię na brązowo, może być? Można razem kolorować. Ja dawno nie kolorowałam. Rysunek. Chyba miałam z 10 lat ostatnio, nie wiem, może trochę więcej, ale strasznie nie kolorowałam. Ale jest fajnie kolorować. To jest w ogóle strasznie słabe, że jak ludzie robią się dorośli, to przestają kolorować. Malwa, chodź, zaprosimy Becię na kolejne też odcinki. No chyba tak. Jak ona tak jej się podoba, to mi się wydaje, tak, że... To jest takie fajne. Teraz się czuję, że ja znowu jestem dzieckiem i to jest takie fajne. A Pan Bóg mówi, że musicie się stać jak dzieci. To ja chcę tak zrobić, dlatego jak Pan Bóg ja mówi. Najbardziej lubię plastyczne rzeczy, bo wtedy można być naprawdę... Jak dziecko i tworzyć. No właśnie, ciocia, teraz właśnie odkryłam twoją tajemnicę. A wiecie, że my z ciocią Malwą kiedyś mieszkałyśmy razem? No właśnie. Ciocia Malwa mnie dużo nauczyła, ale akurat rysowania nie zdążyła. No właśnie. Ale zobacz, słuchaj, teraz razem możemy rysować. A jakiego jeszcze tutaj narysujemy tą... Piotr pomalowany. Za jasne. O, to ja może tutaj zrobię taką ładną różową. A to ty możesz pomalować. Tak? A ja tak. Nie, bo ty chciałaś ja te brody jeszcze. Ja chciałam brodę siwą to tak, zrobić. To tutaj ci zostawię. A możesz tu, a ja wezmę jakieś może takie ładne Piotr siwo. Mi się kojarzy, że miał siwą brodę. A może miał... Czarną. Ciekawe, co oni do siebie mówili, nie? Jak tak ten Duch Święty przyszedł i oni tak... Ciekawe, co oni między sobą rozmawiali. Ciekawe, jak oni byli jak zaskoczeni, właśnie, no bo to no? Chyba... To było takie dziwne na pewno, że tak nagle coś się dzieje tak, i... Tak, na pewno. Ja jak się kiedyś modliłam, to miałam takie wrażenie, że oni wtedy przestali się bać.
No, to słyszałam właśnie to też gdzieś, że już ktoś ostatnio mówił, jakiś mądry ksiądz chyba mówił na kazaniu, że właśnie oni się przestali bać. No bo otworzyli te drzwi też. No właśnie. Drzwi były zamknięte z obawy, a potem cyk. Już chyba nie zamykali ich więcej. Tak, potem byli bardzo odważni, więc być może któryś z chłopców wybierze dar Ducha Świętego odwaga, bo to też jest dar Ducha Świętego. To ja mam od razu do was taką prośbę, zadanie, żebyście w komentarzu napisali, jaki dar Ducha Świętego na dzisiaj wybieracie, ale też was chcę zachęcić, żebyście nie tylko napisali, ale chociażby króciutko powiedzieli: Duchu Święty, daj mi odwagę. Albo daj mi radość, albo daj mi umiejętność, albo daj mi kreatywność. Co wybierzecie? Możecie wybrać też inne dary Ducha Świętego. Bardzo jestem ciekawa, co napiszecie w komentarzu. Już tutaj powoli, słuchajcie, ostatnie grzywki jeszcze jakieś. Właśnie tutaj włosy. Tutaj jeszcze temu buzię opaloną. Buzię gdzieś tam też trzeba. Bo jest lipiec, to musi być opalona buzia. A no tam ciekawe, jaki tam był miesiąc w sumie, jak zesłali Ducha Świętego, nie pamiętam. No właśnie, nie wiemy. Ale słuchajcie, to już jest nasz... Ale tam mogli być opaleni, bo przecież tam było w Jerozolimie. Tam musiało być ciepło. Tam są wszyscy opaleni. No chyba tak. O, słuchaj, broda i... Gotowe. Mamy, pięknie. I nasz rysunek jest gotowy, wspólny. Piękny rysunek. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. To jest nasz drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Ciekawe, co będzie dalej. Właśnie. Ciekawe. To co? To widzimy się w następnym odcinku. A teraz pomodlimy się, żebyśmy mogli spędzić dobrze wakacje z Duchem Świętym i pamiętali, że właśnie wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i że właśnie to jest ta łaska Ducha Świętego, że jest blisko nas. Tak. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pa, pa. Pa, pa. I napiszcie w komentarzu, jaki dar wybieracie. I hashtag moja Biblia.